Dzień dobry, właściwie już dobry wieczór Państwu. Witam jeszcze raz, tym razem oficjalnie na spotkaniu z panem profesorem Markiem Janem Chodakiewiczem, poświęconym promocji najnowszej książki pana profesora pod tytułem Między Wisłą a Potomakiem. Ale oczywiście tematyka spotkania, myślę, że będzie dużo szersza i wypowiedzi pana profesora i w Państwa pytaniach. Żeby nie przedłużać, bo myślę, że naszego gościa Państwo doskonale znacie, pozwolę sobie tylko w kilku słowach przedstawić jego sylwetkę. Pan Marek Chodakiewicz jest profesorem historii na bardzo prestiżowej, renomowanej uczelni w Stanach Zjednoczonych, Instytut Polityki Światowej. Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Wcześniej wypadał również na innych instytutach amerykańskich, na przykład Uniwersytetu Virginia. W latach 2005-2010 był członkiem nominowanym przez prezydenta George'a Busha Amerykańskiej Rady do spraw upamiętnienia Holokaustu. To oczywiście nieprzypadkowo, ponieważ pan Marek jest jednym z najbardziej wybitnych znawców stosunków polsko-żydowskich w XX wieku. Temat myślę świeży na czasie po wypowiedzi pana prezydenta Obamy i myślę, że część pytań będzie również tego dotyczyło. Pan profesor ma na sobie będzie już oczywiście wiele książek. Wymienię może tylko te najważniejsze. Jeśli chodzi o tematykę polsko-żydowską, była to książka Ajszyszki, Kulisy zajść, epilog w stosunku polsko-żydowskich na kresach, za którą w 2003 roku autor otrzymał nagrodę imienia Józefa Mackiewicza, bardzo cenioną w środowisku konserwatywnym. Inne docenione książki, też można rzecz, bo wydaje mi się, że wszystkie były docenione, ale powiedzmy, musimy być selektywni, wymienić tylko kilka tytułów. Po zagładzie, stosunki polsko-żydowskie i zagrabiona pamięć wojna w Hiszpanii, dotycząca wojny w Hiszpanii w latach 30-20 wieku. Wkrótce w Stanach Zjednoczonych ukaże się książka pana profesora pod tytułem Intermarium i myślę, że również tego będzie dotyczyła wypowiedź naszego autora. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą książkę, jest to zbiór najważniejszych tekstów publicystycznych czy popularno-naukowych pana profesora w ostatnich latach. W części publikowanych, w części mających swoją premierę właśnie w tym zbiorze. Tematyka jest bardzo szeroka, bo też bardzo szeroki jest zakres zainteresowań badawczych naszego autora. Jest to między innymi geopolityka, stosunki międzynarodowe, terroryzm, działalność służb specjalnych, no i oczywiście wspomniane stosunki polsko-żydowskie. Może tyle tytułem wstępu, oddaję głos panu profesorowi Markowi Janowi Chodakiewiczowi. Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam, że się spóźniłem. Helenka się zbuntowała. Przywiozłem ją po raz pierwszy do Polski. Tydzień temu zostawiłem ją od razu z dziadkami i następnego dnia wyjechałem na Litwę. W związku z tym dzisiaj wróciłem o 2 nad ranem i ja uznała, że się za porzuconą, w związku z tym był bunt i musiała ze mną przyjść. Bardzo dobrze. Tak. Przepraszam bardzo. Teraz tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wizji historii Polski z Ameryki. Właściwie wizja ta nie istnieje, to znaczy prawie nikt nic nie wie o historii Polski. Natomiast od czasu do czasu wymnożają się stereotypy z różnych powodów. Ja jeszcze do tego wrócę, ale kilka dni temu słyszeliście Państwo na pewno wypowiedź prezydenta, na którego ja nie głosowałem. I on wrzucił sympatyczny tekst o polskich obozach koncentracyjnych. Nie jest to pierwszy raz, kiedy się popisał. Na przykład 2 lata temu, 17 września, ogłoszono, że Stany Zjednoczone nie będą tarczy budować dla Polski. To nie wynikało z żadnego spisku, tylko z czystej ignorancji i po prostu z tego, że Polska się nie liczy. Dlaczego? Gdyby Polska się liczyła, to by podwładni prezydenta z wielką ostrożnością sprawdzili każdą datę.
ci, którzy piszą przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwykle są to ludzie młodzi. Bardzo często, szczególnie teraz, są to wydmuszki. Żeby nie było, że mówię tylko o liberałach i demokratach, oto przykład dziewczyny, która była rzecznikiem Białego Domu za prezydenta Busha. Miała wtedy może 34 lata. Z wykształceniem, z prawnikiem, jest bardzo wygadana. Dana Marino się nazywa. I ona się popisała tym, że w ogóle nie miała pojęcia, co to był kryzys kubański. Świat stanął na progu nuklearnego wyniszczenia. A tą nie nauczono w jej wykładach w historii w uniwersytecie, czy też w szkołach średnich. I ona powiedziała, a po co mi to? No jak to? Uczymy się historii przez analogię. Jeżeli czołówka elity amerykańskiej nie zna takich rzeczy, proszę się bardzo nie dziwić, że nie wiedzą nic o średniej wielkości kraju nad Wisłą. Nie znają historii ani niczego innego. Jeżeli chodzi o oddźwięki na temat historii polskiej, czy też odbicie jakiejś tam wiedzy malutkiej na temat historii polskiej, to możemy mówić o dwóch poziomach: ezoterycznym, czyli głównie akademickim, i popularnym. Na poziomie ezoterycznym sympatyczniejsza jest historia przed XIX wiekiem. Jest kilka osób w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, ogólnie w tak zwanej anglosphere, czyli sferze angielskiej, które znają się w jakimś stopniu na historii Rzeczpospolitej starej. Profesor Fishman na przykład. Część z nich koncentruje się na pewnych grupach etnicznych. Na przykład jedną z najlepszych prac na temat tego, jak działały magnackie latyfundia w XVII i wczesnym XVIII wieku, napisał profesor Rossmann, którego interesowała działalność ludności żydowskiej, czy też historia ludności żydowskiej w tym czasie. Jest dość dużo, znaczy jest kilka tekstów podręczników, gdzie ogólna historia Polski jest opisywana. No i to jest dla polskiego czytelnika, jest to naturalnie poziom podręcznikowy, czasami nawet żenujący, ale w momencie, jak prawie nic nie ma w Stanach Zjednoczonych, to my się cieszymy, że no jest nawet na takim sympatyczno-prostym poziomie dostępne, bo i gdzieś trzeba napisać wstęp. Jak ja się uczyłem, powiedzmy, historii Karaibów, to też przeczytałem książkę na początku, która była bardzo podstawowa. Dla mnie to było ciekawe, bo to tak jakbym czytał historię planety Mars. Tak też jest z Polską, więc jest kilka podręczników i powiedzmy bardziej naukowo i bardziej wyważony sposób opowiada się o historii Polski sprzed XIX wieku, szczególnie o historii Polski jagiellońskiej. Chociaż również pokazało się kilka osób, zwykle są to uczniowie Norma Davis, na przykład taki profesor Frost w Anglii. To są tacy ludzie, którzy piszą o potopie szwedzkim albo o wojnach północnych i zawsze tam jakoś umieszczają Polskę. Jest to w sposób wyważony. Niedawno zresztą na przykład profesor Frost napisał esej długi porównujący górali szkockich z włościanami polskimi w czasach Rzeczpospolitej i napisał, że to jest coś niesamowitego, jak do dziś historiografia marksistowska i postępowa w Polsce demonizuje Rzeczpospolitą, kiedy los chłopów był dużo lepszy niż górali, którzy byli z tych samych klanów
Szkocji, gdzie szefostwo klanów było dla nich mniej sympatyczne niż przeciętny szlachcic dla swoich włościan w Polsce. No ale Polacy łyknęli oświeceniową krytykę feudalizmu przez ludzi takich jak Voltaire, którzy nigdy nie badali w archiwach sprawy chłopskiej, w związku z tym... Proszę zabrać te dzieci, no w związku z tym demonizowali sprawę. Ale przecież dzieci są oznaką cywilizacji. Jeżeli ja się mogę skoncentrować, to mam nadzieję, że panu to też nie będzie przeszkadzać. Okej, okay. Dobrze. I to jest poziom historii ezoteryczny przed XIX wiekiem. Kilku specjalistów się zna. Kilku. No jednym z największych gigantów tego okresu jest profesor Andrzej Sulima Kamiński. On się tutaj urodził, mimo że większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Nie ma lepszego historyka Starej Rzeczpospolitej. I po prostu można się o nim wyrażać z podziwem. Ale wyrażają się o nim z podziwem cztery osoby, które jego książkę czytały. Autokracja versus Republika. Taka jedna z jego prac. To nie istnieje poza zaklętym kręgiem. No ja jeszcze czytam, czy pięć osób. Poza zaklętym kręgiem ezoterycznym nie istnieje Rzeczpospolita. Mimo, że gdy mamy spotkania jakieś, czy też konferencje, które są bardziej popularne niż naukowe, Amerykanie się dziwią o Neminem Captivabimus, o Nihilinowi. Ja zawsze im mówię, co to znaczy, proszę przetłumaczcie mi na amerykański, nie na angielski, tylko na amerykański, Nihilinowi. I większość moich studentów oraz nieprofesjonalnych historyków potrafi zrozumieć analogię Nihilinowi. Nic nowego bez nas o nas. I Amerykanie odpowiadają, a, no taxation without representation. Czyli nie ma opodatkowania bez reprezentacji. Ty, to Polacy to mieli już wtedy? To fajnie. Tak, tylko że na poziomie prywatnym, czy na poziomie mojego seminarium, czy na poziomie konferencji naukowej, zwykle w środowisku konserwatywnym, to ja się potrafię przebić. Natomiast, żeby amplifikować i żeby podkreślić takie analogie, trzeba trafić na poziom popularny. A o tym nie ma mowy, również dlatego, że no, profesor Kamiński jest rodzynkiem. Był profesor Wagner, on w tej chwili jest właściwie na aparacie, na kroplówce i tak dalej. Więc Krzysztof Wagner, który pisał o historii prawa. Mało nas do pieczenia. Jeżeli chodzi o poziom ezoteryczny, historię nowoczesną, no to właściwie w większości wypadków wydźwięk jest taki sam. To znaczy, powiedzmy, na skrzydle ekstremalnym mamy takich jak Jan Tomasz Gross z Princeton, czy Brian Porter w University of Michigan, który uważa, że katolicyzm jest przypadłością, patologią wiodącą do rasizmu i antysemityzmu, chyba że jest to katolicyzm otwarty. Ja zawsze mówię, że dobrze jest mieć otwartą głowę, ale nie za bardzo, bo im mózg wypadnie. W każdym razie, no i jest jeszcze Timothy Snyder. Timothy Snyder jest między Grossem a Normanem Davisem. Norman Davis jest uznany w Stanach Zjednoczonych za czarną sotnię. Mimo że tutaj bryluje na salonach około Gazety Wyborczej, Tygodniku Powszechnych, w Stanach Zjednoczonych jest znany, gdy byłem studentem, ja pamiętam, on był w Stanford, chodziłem na jego wykłady, uznany został za apologetę polskiego antysemityzmu. Standardy są takie, zupełnie inaczej niż tutaj jest percepcja jego, szczególnie na prawicy.
Okej, okay, to jest poziom ezoteryczny. Najgłośniejszy oczywiście i najbardziej wypijający się jest szkoła ta, której przewodzi Jan Tomasz Gross. John Radziłowski nazywa to neostalinowską szkołą w historii. Jest to powtórzenie w liberalny sposób wykładni, która obowiązała tutaj w drugiej połowie lat 40. i pierwszej połowie lat 50. Polscy faszyści pomagali Hitlerowi w Holokauście i tak dalej. I teraz tak, ta szkoła ma swoje przełożenie w nowoczesnej historii na poziom popularny. Właśnie to istnieje wśród tak zwanych ludzi wykształconych i tak zwanych ludzi zajmujących się sprawami bieżącymi, polityków. Nie było tak, że najpierw przyszedł Jan Tomasz Gross ze swoimi rewelacjami, a potem się stworzyły polskie obozy koncentracyjne. Nie. Żeby być popularny, żeby poszybować, sprzedać książki, odnieść sukces komercyjny, musi istnieć urobiony już grunt. I ten grunt istniał z rozmaitych powodów. Powiem Państwu tak, jak byłem jeszcze w koledżu, czyli jak byłem młody i piękny, 30 lat temu, to ja mam 50 lat, przykład. Jak byłem w koledżu, czyli na uniwersytecie, to pamiętam, że w naszych podręcznikach do historii Europy Polska się pojawiała dwa razy. Polska pojawiała się dwa razy. Po raz pierwszy Polska się pojawiała przy Janie III Sobieskim, bitwa pod Wiedniem. Po raz drugi Polska się pojawiała z powodu Solidarności. W tej chwili w podręcznikach, bo sprawdzałem, uczę w koledżu też na zaproszenie i w związku z tym mnie interesuje, jakie mają podręczniki, mimo że wykładam coś innego. Nie wykładam historii cywilizacji zachodniej, ale sprawdzałem podręczniki, zniknął Jan III i nie ma Solidarności. Sowietów obalili Niemcy z NRD. No, możecie się Państwo śmiać. Zaraz dojdę jeszcze do tych spraw. Na poziomie popularnym, jeżeli funkcjonuje cokolwiek, to funkcjonują polskie obozy koncentracyjne i współudział Polaków w Holokauście. I to funkcjonuje nie tylko wśród postępowców, lewicy, ale po prostu w prawie wszystkich. Jeden z moich przyjaciół, podkreślam, przyjaciół, nie kolegów, który jest bardzo konserwatywny, osoba, która walczyła przeciwko komunie w Nikaragui, powiedzmy, była instruktorem. Rusznikarz był oddziału, notabene, Żydem z Polski. Komuna mu skonfiskowała sklep jubilerski, to poszedł do oddziału i im broń reperował, żeby walić, ale to już inna sprawa. Jeden z moich przyjaciół, który spalił kukłę Breżniewa 14 grudnia 1981 przed Białym Domem, żeby protestować przeciwko stanowi wojennemu, gdy był studentem. Osoba niezwykle życzliwa w Polsce, katolik irlandzkiego pochodzenia, irlandzko-angielskiego. Osoba, która ma doktorat z nauk politycznych, osoba, która trochę się zna na historii, powiedziała tak, wiesz, jak w latach 80. współpracowaliśmy z Polonią, z Polakami, to oni się ciągle wściekali na te obozy koncentracyjne, albo na te opowieści o tym, jak to Polacy mordowali Żydów, a ja myślałem, że no, oni są prości ludzie, nie bardzo potrafią nic wytłumaczyć. Ja myślałem, że te opowieści to prawda, ale machnąłem ręką, bo to byli dobrzy antykomuniści. A teraz dopiero zacząłem czytać swoje prace i widzę, że to nieprawda. Ty, dlaczego oni tak nie tłumaczyli? A mówię, no bo oni są albo z Polski, albo z Polonii i nie chodzili do szkół odpowiednich, albo są inżynierami kimś tam. On mówi, słuchaj, no to dlaczego Polacy nie dbają o własne interesy? I teraz jeszcze raz podkreślam.
prawie nic nie ma o Polsce, a jak jest, na poziomie ezoterycznym, jeżeli chodzi o historię nowoczesną, oraz na poziomie popularnym, jest tylko i wyłącznie, prawie tylko i wyłącznie o polskim nacjonalizmie albo antysemityzmie. Nic innego nie ma. W Stanach Zjednoczonych wychodzi 70 tysięcy książek na rok. Większość na przemian. Prawie nic o Polsce. A jak wychodzi o Polsce, to jest o polskim antysemityzmie albo polskim nacjonalizmie. 70 tysięcy książek. Nie ma tutaj żadnego spisku. Jest wielka nieobecność. Ja opublikowałem 17 książek. Już. Zwykle robię tak, że publikuję po polsku, robi się to awantura i potem ja robię, jest więcej materiałów, wtedy mogę zrobić po angielsku usprawnioną wersję. Teraz co można zrobić, żeby temu zapobiec? Po pierwsze, z wyjątkami, a wyjątki są zwykle w literaturze. Tacy giganci jak profesor Eva Thompson w Rice University albo profesor Trojanowska w University of Toronto. W większości notabene to są kobiety, które są siłaczkami w departamentach sławistyki, nosząc polską kulturę, ale to nie jest historia. Polska kultura i literatura. Na historii tak nie ma. Historia z większości to są katedry studiów antypolskich. Dam Państwu przykład. Jeden z Polonusów zostawił 10 milionów dolarów na University of Illinois Chicago. 10 milionów dolarów. I miał takie warunki, żeby była katedra historii polskiej oraz żeby jeden budynek nazwać imienia Lecha Wałęsy. Bo nie ma innego człowieka, oprócz papieża, który już nie żyje, który w ogóle by na świecie był w jakikolwiek sposób popularny i rozpoznawalny po nazwisku człowieka z Polski. Nie ma. Nie ma. Radek Sikorski się stara, ale no jeszcze nie. Radek jest popularny wśród dziennikarzy. Ale nie wśród prostego człowieka. Mnie na Fidżi ktoś zaczepił o Wałęsę. Tak. Bardzo prosty człowiek, z którym pływałem na żeglówce. I wiedział o Solidarności. Nie ma nikogo innego. No i tak. Ten Polonus dał 10 milionów, umarł. Budynek jest. A kto został szefem katedry polskiej? No, była taka konkurencja. Stalinówka, która pisała o tym, jak to było dobrze kobietom w Polsce pod Stalinem, bo na traktory wsiadły. Strach się bać, tak? Ale wygrała jej konkurencja, która pisała o żydowskich prostytutkach we Lwowie. Tak. No to w takim razie 10 milionów dolarów złota. Można było coś zrobić, tak, ale nie na uniwersytetach. W University of Virginia powstała katedra polska, dokładnie podobna awantura była, tylko że osoba, która wyłożyła pieniądze na tą katedrę, nie była z prostego ludu, w związku z tym spisała odpowiedni kontrakt. Osoba, która dała te pieniądze, wiedziała, jak operują uniwersytety, nie wierzyła nam, że może się zrobić zamach, próba przejęcia tych pieniędzy i próba ustanowienia nie katedry studiów polskich, tylko antypolskich. Ale jak tak się stało, kontrakt był tak napisany, że powiedziała won i zabrała pieniądze. I dobrze. No, nie, bo nam nie dała. Na naszą uczelnię, ale ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili są bardzo małe szanse, chyba że się da takim osobom jak Eva Thompson czy profesor Trojanowska, żeby cokolwiek wyszło z katedry. Jestem w komitecie doradczym, ja, Zbyk Brzeziński, Norman Davis i z Polski wzięliśmy profesor Bolecki z Krakowa. I niby doradzamy
komitetowi wybiórczemu Columbia University na katedrę polską. To już to się wlecze chyba 6 lat. I mi się nie chce wybrać nikogo. Na początku chcieli zrobić to, co zwykle, no ale były awantury. Proszę, podkreślam, pieniądze są z Polski. Załatwił Radek Sikorski, żeby były studia polskie, oraz ze Stanów Zjednoczonych w większości Polska Unia Kredytowa w Zorynach dała. Tam trzeba było 3 miliony dolarów zebrać, żeby była katedra. No ale to się wlecze dlatego, że na początku mieli inny pomysł, czyli żeby wyciągnąć kogoś z historii nowoczesnej. Nie udało się im to. Ja proponowałem, żeby wyciągnąć kogoś z historii renesansu. Zdaje się, że teraz myśleli, że wezmą takiego profesora Butterwhite, który się w XVII-XVIII wieku specjalizuje. Jeszcze była taka dziewczyna, która jest od Polski Jagiellońskiej na Oksfordzie. Też sierota po Norman Davies. Ta jest znowu, zdaje się, że z polskiego pochodzenia, albo w ogóle Polką. No ale nic się nie dzieje. Powtarzam, w momencie, kiedy państwo, wy dacie pieniądze, gdziekolwiek tracicie nad tymi pieniędzmi kontrolę. Decyduje biurwa uniwersytecka, a biur wyczyny odzwierciedlają obecne mody akademickie. Czyli postmodernizm, jakieś badziewia rozmaitości. Herezji ogólnie rzecz biorąc. Nie będzie katedry studiów polskich w większości uniwersytetów. Nie będzie. To co można zrobić? No po pierwsze, można publikować. Każdy tutaj polski naukowiec, który pisze o czymś, powinien w życiu jedną książkę przetłumaczyć na angielski i ją wydać w Stanach Zjednoczonych. Każdy naukowiec. Bo tak to jest. Pojechałem na Litwę teraz i poszedłem do ich tego centrum ludobójstwa i prosiłem o książki po angielsku. No to wyjęli mi taką półkę. IPN dopiero od niedawna zaczął to produkować. Bo nie oszukujmy się, do chóru nie ma co mówić. Naturalnie fajnie jest, że wychodzą książki po polsku ku pokrzepieniu serc, ale teraz jest czas, żeby zacząć te książki zbierać, robić z tego proste syntezy. Proszę bardzo, nie wchodzić w takie szczegóły, kto był podporucznikiem, ile belek czy gwiazdek miał, bo Amerykanie usną. Musi być to proste jak budowa cepa. Nie 1700 stron, tylko 187. Plus indeks. I przypisy. Nic więcej. Krótkie, proste zdania. Ładna proza. Żaden PRL-owski tłumacz. Osoby, które znają angielski. Najlepiej stamtąd, urodzone tam, które znają polski jako drugi język. To jest jedna rzecz. Każdy stąd powinien wziąć jedną swoją książkę, ją przetłumaczyć, żeby była dostępna na rynku amerykańskim. Druga rzecz to są stypendia. Stypendia mogą być dwóch rodzajów. Dla Amerykanów i anglojęzycznych, żeby się uczyli historii polskiej, tylko oni muszą trafić pod promotorów, którzy nie należą do tej pierwszej grupy z historii nowoczesnej, o której mówiłem, bo to jest strata waszych pieniędzy. Druga transza stypendiów powinna iść do najzdolniejszych dzieci polskich, które znają angielski. Trzeba wysyłać je do imperium. I teraz, jeżeli to są dzieci nieprzemakalne, to można nawet je posłać do Grossa. Nic się nie stanie, tylko się nauczą metody. A będą na najlepszych uniwersytetach otoczeni najlepszymi profesorami. Tam jest kilku konserwatystów w Princeton, więc ja mogę ich poznać. Profesor George na przykład. Profesor George, który wstał w polskiej ambasadzie i powiedział, że książka Strach jest kłam i ambasador mało nie umarł śmiercią naturalną. Nie można oskarżyć tak łatwo tego profesora oszołomstwa. W końcu jest po Oksfordzie i jest anglokatolikiem i w Ameryce się znalazł na wielką prośbę. Wspierać też takich, którzy są życzliwi, już ustanowionych naukowców. Dać im stypendia, zaprosić do archiwów, żeby badali.
ponieważ bardzo trudno operować w ramach amerykańskich uniwersytetów, które są politycznie poprawne, trzeba budować think tanks. Większość poważnych badań w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych w Stanach Zjednoczonych ma miejsce w ramach think tanks, czyli poza uczelniami. Dlaczego? Nie ma politycznej poprawności. Jedna z najlepszych prac socjologicznych, Charles Murray, tworzy w American Enterprise Institute prace dotyczące gospodarki, wychodzą z Cato Institute. Prace dotyczące obronności, wychodzą z Heritage Foundation. Są wszystko konserwatywne, nie politycznie poprawne. Nie macie Państwo pojęcia, jaki jest rozdziew, to się nazywa cognitive dissonance, między rzeczywistością a rzeczywistością akademicko-uniwersytecką. Dostałem właśnie na prośbę jednej z fundacji do oceny projekt na temat Kaukazu. Nie tylko Czeczenii, ale okolic. Północnego Kaukazu. To była tragedia i masakra. Proszę sobie wyobrazić projekt, gdzie właściwie nie pada słowo Moskwa, tylko doszukuje się problemów w tym regionie w przemocy w rodzinie. I dwójka tolerancyjnych żądała 200 tysięcy dolarów. Nie dostała, bowiem jest to fundacja konserwatywna, stąd się zwrócili do mnie, bo ja tu trochę dłubię w postsowietach, ale ci, którzy to oceniali, nie wiedzieli. Oni tylko patrzyli na metodologię, pytali się, ja mówię, to są studia genderowe, to tak można robić w zamożnych, bezpiecznych społeczeństwach, na Kaukazie są zupełnie inne problemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aha, jeszcze właściwie nie było słowa o radykalnym islamie, tylko pseudoislamistyczna retoryka, ktoś wymienił. No to jest przerażające. Proszę i mówię o tym Państwu, abyście zrozumieli, że to nie chodzi o Polskę. Jest to ogólne załamanie cywilizacyjne, bowiem siły postępu odrzuciły logocentrykę. Przestało działać to, co stanowi o cywilizacji zachodniej od 2,5 tysiąca lat. 2 plus 2 równa się 4. Profesor John Radziłowski zadzwonił do mnie kiedyś i mówił tak, ty Marek, słuchaj, właśnie znalazłem Grossa jakiś tam esej, gdzie on się chwali, że on lubi postmodernizm i te sztuczki literackie. Ale to było właśnie w piśmie postmodernistycznym. No jeżeli się postmodernistyczną metodologię traktuje poważnie, to nie widzicie tutaj Państwo książki, to jest kaczka. Notabene ta herezja nazywa się nominalizm i William of Ockham był jednym z pierwszych heretyków 700 lat temu, który się bawił w coś takiego. Umawiamy się, że to się nazywa tak, a to naprawdę to nie jest tak. Czyli prawdy nie ma. Czyli nihil novi sub solem. I to jest amerykańska scena intelektualna. A ja mówię o dominującym paradygmacie. Abyście Państwo nie myśleli, że jest tylko źle, to powiem Państwu, że wśród garstki intelektualistów amerykańskich, nawet nie katolickich, Polska funkcjonuje w rozmaity sposób. Dam dwa przykłady. Już Pan Adam je podarzy gardło. Pierwszy przykład jest taki. Święty pamięci Russell Kirk, jeden z czołowych filozofów konserwatywnych Stanów Zjednoczonych, autor m.in. The Conservative Mind, wielki przyjaciel Polski. Do dzisiaj przyjaźnie z jego wdową, Annette,
przyjmuje wszystkie dzieci, czy ciężarne dziewczyny, które się zagubiły, bo mają duży majątek w Mekosta, Michigan. Proszę pamiętać, że tam nie było rewolucji. Była elita Ameryki, się po prostu schowała. Po rewolucji kulturowej lat 60. ich nie wymordowano, oni dalej mają swoje majątki, tylko się schowali i nie mają wpływu za dużo. W każdym razie, Russell Kirk mówi tak. Umarł na początku lat 90. Ja przeczytałem pana Tadeusza. Ale fajne. To jest najbardziej tradycjonalistyczna książka, jaką czytałem. Tam nawet jest o tym, jak grzyby się zbiera. Polska była wspaniała. Ja mówię autentycznie. I znów przez literaturę łatwiej niż przez historię. Druga opowieść. Był taki bardzo prawy człowiek. Irlandczyk katolik. Był oficerem łącznikowym przy rządzie polskim w Londynie. Z ramienia OSS. Potem to OSS się zmieniło w CIA, czyli wywiad amerykański. I on przeszedł z Polakami Katyn, o sprawę Katynia. I przeżył Jałtę. Jak wyszedł z wojny, to Polak powiedział w klubach rozmaitych, powtarzał w grupie ludzi jemu podobnych, a w tej grupie był m.in. Bill Buckley, ojciec konserwatyzmu nowoczesnego amerykańskiego, mówił: sprzedali Polskę, katolicką Polskę. Nie ma na to przyzwolenia. Jednym z impulsów powstania nowoczesnego ruchu konserwatywnego było właśnie to. Sprzedali katolicką Polskę. Teraz opowiem Państwu anegdotkę, a ja jestem jedyny w pracy, który nie ma certyfikatu bezpieczeństwa, więc się możemy tutaj widzieć i mogę blędzić, co mi się podoba. Oczywiście każdy natychmiast zaprzeczy i ja, powiedzmy, że to jest Hagada, ja sobie coś tam wymyślam. Gdy w Polsce nastał stan wojenny, Bill Casey następnego dnia zadzwonił do swojego zięcia, który się nazywa Owen Smith, i powiedział: Owen, weź 50 tysięcy dolarów, kup drukarnię w tam jakiejś firmie angielskiej i wyślij tą w drukarnię do Watykanu. Z mojego konta wyjmij te pieniądze. Już Ojciec Święty będzie wiedział, co z tym zrobić. A to był szef CIA, dyrektor CIA. Opowiadam tą anegdotę, żeby pokazać, jakie niewydolne jest państwo amerykańskie. Szef CIA wiedział, że zajmie co najmniej 3 miesiące, żeby coś zorganizować przez oficjalne kanały. Więc wyłożył swoje własne pieniądze. Tacy ludzie dalej są. Tacy ludzie dalej są w rządzie amerykańskim. To nie są wybieralni, tylko nominowani urzędnicy. Pan Adam wspomniał, że byłem mianowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na tam funkcję w Radzie Upamiętniania Zagłady. Federalną Radę Upamiętniania, czy Amerykańską Radę Upamiętniania Zagłady. To prawda, może ja dwukrotnie odmówiłem, bo ja nie lubię należeć nigdzie. To przeszkadza, trzeba chodzić na rozmaite imprezy, uśmiechać się, a jak się na coś nie ma wpływu, to może wyglądać na firmowanie. Warto by było, żeby byli ludzie tacy, których by prezydent chciał. A jak mnie spytano o alternatywę, to ja dałem, okazało się, że ci polskiego pochodzenia, którzy byli porządni, to demokraci, a ci, co byli republikanie, nie znali się na tym. Czyli oprócz tego, co państwo tutaj zrobią, jak zadbają o własne interesy, warto byłoby, żeby też Polonia zaczęła się w jakiś sposób organizować. Tylko, żeby Polonia się zaczęła organizować, poziom uświadomienia musi być taki, jak pod koniec XIX, na początku XX wieku. A wtedy Polonią rządziła endecja. Polska gola, papież gola. Mniej więcej takie były teksty na poziomie ezoterycznym i na poziomie popularnym. Teraz jest absolutne rozmemłanie i kołobłąd.
który odzwierciedla również to, co się dzieje w Polsce. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na wiele pytań, które Państwo z pewnością zadacie, znajdziecie Państwo w tej książce Między Krzyżem a Potomakiem, jeszcze raz przypominam tytuł, ale Państwo zapytanie musicie sobie skorzystać z okazji i zadać kilku pytań panu profesorowi, dlatego teraz poproszę sobie do Państwa dyspozycji, ja będę podał mikrofon. Pewnie takich pytań będzie więcej. Czy inwestycja intelektualna, nie te parę złotych, w książkę Pana i przeczytanie tego pozwoli nam być może zrozumieć troszeczkę bardziej, nie do końca. Dlaczego chyba w Stanach, bo już Pan troszkę o tym wspominał, ale może ostatnia wypowiedź właśnie Baracka Obamy nam to uświadamia, dlaczego tak łatwo przychodzi właśnie taka wypowiedź o polskich obozach śmierci, o polskich obozach koncentracyjnych i tak dalej. Dlaczego tak łatwo? Bo zakładam, że nie jest to taki zwykły babol, który się może każdemu z nas zdarzyć. Tylko, że jest to w jakiś sposób decyzja przemyślana chociażby przez tych, którzy te teksty piszą, a nie tylko przez Baracka Obamę, który je głupkowato czyta. Gdybym był łaskawy, to bym powiedział, że to jest głupkowaty facet, który napisał. Ale głupkowaty facet po prostu, pisarz, czyli speechwriter, odzwierciedla średnią, przeciętną inteligencję amerykańską. Wiadomo, że jak się rzuci hasło polskie obozy, wszyscy rozumieją, wszyscy się z tym zidentyfikują. Lewicowy profesor John Connolly z University of California, Berkeley, po tym jak wyszła książka Sąsiedzi, opowiedział o swoim spotkaniu z nauczycielstwem miasta Oakland. I jedna z nauczycielek stała i powiedziała: pi, Gross mi żadnych rewelacji nie powiedział. Przecież ja wiedziałam, że Polacy mordowali dla Niemców Żydów. Co tutaj nowego jest? Koszmar. Czy moja książka odpowie? Tak, odpowie. Czy możecie wy Państwo tutaj coś zrobić? O tak, od 20 lat biję w ten sam bęben, gdy zacząłem przyjeżdżać do Polski po 89 roku. Odpowiedzi na wiele zagadek są w polskich archiwach. Dlaczego każde miasteczko, każda wieś nie ma mikrografii? Przecież w taki sposób się pobudza dumę regionalną, lokalną. Przecież w taki sposób się buduje zręby samoidentyfikacji oraz samorządności. Jak wiemy, co u mnie w miasteczku, czy w mieście, czy na wsi było, to nikt nas nie zaskoczy jakimiś rewelacjami. W zeszłym tygodniu, dwa dni temu, czy trzy, pytano mnie w Solnecznikach, dlaczego tak o Iszyszkach napisano. A powiedziałem, dlatego, że jak wy nie napiszecie, to napiszą za was inni i napiszą źle. A jak się ruszycie, to będzie coś innego. A jak się nie ruszycie, tylko czekacie, aż ktoś was opluje, no to co, czego się spodziewacie? Notabene proszę pamiętać, że każda osoba ma prawo do własnej opinii. Nie mylmy to z pracą naukową. Czekamy na to, żeby w Polsce, nie tylko ja, krzyczałem na nich Wejszyszka, to się obrażali na mnie. Powiedzieli mi, że nie jestem Polakiem. Polacy mówią to, że są tam na Kresach. No, koroniarze może. Ja nie, bo jestem z Ameryki. No, jakby nie było. Wiele zależy od tutaj. No i tam w Wejszyszkach też. Na Wileńszczyźnie. Jak się ruszą, no przecież ja nie mogę się przeprowadzić, zaparkować w archiwach gminy Wejszyszka. W Sowiecji. To trzeba zbadać ci ludzie, którzy są na miejscu i nie tam pod kątem, o, powiedzieli, opluli, oszkalowali, to my teraz napiszemy, że nie, nie, nie. Pytają więc się miejscowi ludzie, jak odtworzyć historię, kiedy wszyscy siedzieli cicho.
Nie mogę Państwu pokazać ze sfotografowaniem, zapomniałem, to znaczy ten telefon mi się nabija w tej chwili. Ale dostałem zdjęcie jednego dziadka z pierwszego pułku piechoty legionowej, zwinięte i pogięte w jakiejś butelce, 40 czy 50 lat leżało. I drugiego dziadka z czwartego pułku łanów zanimiejskich. Nie wiedzieli zresztą z jakiej formacji, w jakiej formacji Wojska Polskiego dziadkowie służyli, to odszyfrowaliśmy poprzez powiększenie odznaki pułkowe. Ale mówią oczywiście, dziadkowie w AK nie byli. Ale z bronią w 39 wrócili i nigdy tej broni nie oddali, ale w AK nigdy nie byli. A mówię, aresztowali dziadków NKWD? Nie. Okej, no to nie byli na pewno. Znowu podszedł do mnie człowiek i mówi tak, wie pan, bo oni teraz dopiero odkryli moją książkę Łojszyszka, wie pan co? Ja myślałem, że to wszystko naciągane, ale patrzę, tu jest nazwisko mojego sąsiada, to poszedłem do sąsiadki, to już wnuczka tego sąsiada i mówię, to twój dziadek był w AK, a sąsiadka mi odpowiada, nie, mój dziadek był bandytą. Rok 2012, proszę Państwa. Mój dziadek był bandytą. Za miesiąc ta pani się przyznała, że ojciec bił, ojciec jej, ją bił i jej rodzeństwo, żeby mówiły, nauczyły się dzieci mówić o dziadku, że dziadek bandyta. Dopiero jak dorosły w tajemnicy ojciec powiedział, walczył o Polskę, waga! I kobieta tak straumatyzowana w 2012 powiedziała, powtórzyła to samo. Że dziadek jest bandytą. Tutaj w PRL-u tak aż źle nie było. Tak aż źle nie było. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Marcin Janowski, portal prokapitalizm.pl. Pan tutaj mówił sporo na temat elit amerykańskich, tych tradycyjnych, które wyrosły, budowały Stany Zjednoczone i też mówił pan o sytuacji w Polsce, która jest taka, no, jaka jest niestety. I mam takie pytanie, jak można tworzyć elity w Polsce mimo ważnej, braku ważnej rzeczy, czyli reprywatyzacji? Ponieważ jaką mamy obecnie sytuację? Mamy uwłaszczoną nomenklaturę, która, prawda, doszła do majątku, ona sponsoruje swoje media, swoje pisma i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy ogołocony z majątku, mamy dawnych ziemian, którzy nie mogą na przykład do własnego domu się wprowadzić, bo państwo im mówi, że wy tutaj macie jakieś 100 tysięcy, powiedzmy, wpłacić, żeby w swoim domu mieszkać. I to mi się taka analogia cały czas nasuwa z wileńskim słowem. Stanisław Mackiewicz, kiedy chciał wydać pismo opiniotwórcze, to się udał do ziemian tamtejszy i powiedział, ja mam pomysł, tutaj wydajmy pismo, które będzie jakieś treści przekazywało w naród. Więc no teraz nie mamy się do kogo odwołać, nie mamy do kogo pójść, a ci, którzy są, a pani Fedysza Gradziejowska niedawno przedstawiła takie badania, z których wynika, że mamy ziemiaństwo i ci ziemianie mają w Polsce większe majątki niż zamojscy. Natomiast no to są dawni dyrektorzy PGR-ów i tak dalej. Także dziękuję. To samo jest sowieta. Bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję. Notabene Cad Mackiewicz nie tylko poszedł do ordynata Niświeckiego, ale Roman Dmowski chodził do ordynata Zamojskiego i wszystkich innych. Także elita polska wysyłała młodszych synów do powstania, sama siedziała i kleiła głupa. Car szanował własność prywatną, chyba że się mu podskoczyło. Moja rodzina straciła wolny i przypust z przyległościami po powstaniu listopadowym. Ale byli ludzie w okolicy, którzy nie poszli do powstania i oni dalej wspierali rozmaite rzeczy. W tej chwili, i to jest bardzo ważna sprawa, nie ma ciągłości. Nie ma ciągłości. Własność prywatna jest podstawą wolności. Jeżeli ja mam studenta, przyjdę do pani, poproszę o stypendium. I pani, jeżeli się pani identyfikuje z tym, co ja lubię, wypisuje mi czek. Proszę sobie wyobrazić, że moja uczelnia nie przyjmuje ani centa od podatników. My utrzymujemy się 30% czesne, a 70% zdatków. Co roku dostajemy pieniądze od ludzi, którzy nie mają Stanów Zjednoczonych w nosie. Moja uczelnia jest jedyną tego typu prywatną uczelnią na świecie. My uczymy dyplomatów, specjalistów od obronności oraz oficerów wywiadu i kontrwywiadu.
na poziomie podyplomowym. Nie istnielibyśmy, gdyby nie było własności prywatnej i kontynuacji tradycji patriotycznej. Teraz nie mówi Pan o reprywatyzacji, mówi Pan o restytucji. Reprywatyzacja to znaczy oddanie komunie mienia, które kiedyś było prywatne, czy komukolwiek oddanie. Restytucja. Walczę z tym, z nomenklaturą od 20 lat też. Restytucja mienia, nie reprywatyzacja. Reprywatyzacja to znaczy komuna ukradła węglą fabrykę, a ja jako komuch biorę tą fabrykę i sprzedaję Pepsi-Coli. I staję się multimilionerem. Razem z nazwiskiem. To jest reprywatyzacja. Razem z nazwiskiem. To jest reprywatyzacja. Restytucja jest oddanie węglą. Sprawa to samo jest ze, no, znaczy, no, mój Boże, habsburskim browarem w Żywcu, który powinien pójść do arcyksiężnej Krystyny czy do ojca Badeniego. Tak. Bez restytucji mienia nie ma przeciwwagi i ja to już jeszcze raz, od 20 lat pieję. Nie ma przeciwwagi do oligarchów, do komuny. To jest bardzo proste. Nie było w ogóle zrozumienia tego problemu po 89 roku. Z rozmaitych powodów. Proszę się spytać, jeżeli Państwo myślą, że ja se żartuję, proszę się spytać profesora Wojtka Roszkowskiego. Powiem taką anegdotkę. Co ty się, i to było przy nim, i proszę jego spytać, żeby nie było, że ja przesadzam. On tutaj jest bardzo poważnym człowiekiem, jest. I poważnie, i powszechnie szanowany. Co ty się przyczepiłeś do komuny, że przejmuje banki? Fajnie, że się odczepili, że się zajęli gospodarką, to się odczepią od polityki. 1990 rok. Takie ja słyszałem opinię tak zwanej elity tolerancyjnej. I oni nie udawali. Po prostu byli niekompetentni. Czyli tak, zgadzam się, ale to wszystko zależy od Państwa. Druga rzecz jest taka, że jeżeli się przeprowadzi restytucję, musi być to przeprowadzona w taki sposób, żeby nie skrzywdzić ludzi, którym prawo przez zasiedzenie przyznało własność prywatną. Bardzo szybko powiem, o co chodzi. W Stanach Zjednoczonych jest coś, co się nazywa replevin law. Jeżeli siedzę w Nowym Jorku, w jakimś budynku, którego nie jestem właścicielem, ale przez 10 lat płacę podatki od nieruchomości, to staję się automatycznie właścicielem. Nie ma tak, że ktoś przychodzi do Nowym Jorku i mówi: te, ja tutaj 50 lat temu mieszkałem, WOM, to jest moje. Sorry, tak nie ma. W ogóle ja nie wiem, ponieważ elita polityczna ani nie ma woli, ani nie bardzo, szczególnie na prawicy, rozumie świętości i powagi własności prywatnej, trzeba stworzyć oddolne komitety, trzeba łapać prawników, którzy by chcieli pracować pro bono i uporządkować księgi wieczyste. To powinno było już 20 lat temu być zrobione. Na przykład na ziemiach zachodnich komuna nie ruszyła księg wieczystych. Czy wiecie co to, Państwo, co to znaczy? Przyjeżdżają Niemcy, mają akty własności matki notarialne z centralnej Polski. Pojawiają się. Proszę Pana, to znaczy to, że na przykład ja mam powinowatych niemieckich. Nazywam się Grafem Praszma Freien von Bielkau. I oni by się nazywali Praszmowie z Bielkowa, ale stanęli po habsburskiej stronie w bitwie pod Białą Górą. No i mieli taki majątek Falkenberg. I trzy kopalnie, i fabrykę ołówków. Falkenberg to jest niemodlin nad Siniawą. W tych księgach wieczystych są Praszmowie. Oni na razie nie chcą, ani ich wnukowie nie chcą też, bo to ich nie interesuje na razie. Na razie. Ale jeżeli oni są w księgach wieczystych, to co? To święte. No ja będę miał gdzie przyjeżdżać na Boże Narodzenie na przykład. Tam dwa pałace stoją, Sowieci nie zniszczyli. Jeden jakiś komunista wziął za złotówkę, nawet nas nie chciał wpuścić, żebyśmy sobie zdjęcia zrobili. Ale to są wszystko interesy państwa. Jak państwo nie zadbacie o te sprawy, to co będzie? To są państwa. Państwo tu mieszkacie.
Dlaczego nie jest to załatwione? Ja jestem zdumiony, to jest wszystko jasne, jak budowa cepa. Nie jest proste, nie można tego. Od 89 słyszę non-stop w Polsce. Fajny pomysł, ale nic ci nie da zrobić. A wie pani, mój wicerodzic w 39 przeszedł, walczył z Niemcami, potem z Ukraińcami, potem z Sowietami, potem uciekł od Sowietów, przeszedł przez Rumunię, uciekł z obozu internowania z kolesiami, potem się przedostał do Jugosławii, potem wskoczył na statek w Grecji pod Węgiel i doleciał do Francji. Nikt mu nie powiedział, że fajny pomysł, ale się nie da zrobić. A potem walczył pod Narwikiem, potem walczył we Francji, potem uciekł z niewoli niemieckiej, potem ukradli jacht w Marsylii, jak się wywalił, złapali Hiszpanię, włożyli do obozu, uciekł z obozu, przez Portugalię do Anglii, walczył w dywizjonie 304. Nigdy mi nie powiedział, że nic nie można zrobić. A wie pani, jaka była jego ostatnia praca? Był głównym i naczelnym inżynierem od Strategic Defense Initiative, Star Wars. Ja w domu w latach 80. miałem tak. No to co? Działa? Lustra działają. Spalić krem możemy. I nigdy nie usłyszałem od niego, że fajny pomysł, nie da się zrobić. Nie. Próbuje się 1000 razy, zanim coś wyjdzie, a ja w Polsce, przepraszam, PRL-u i w post-PRL-u słyszę biadolenie. Ja nie chcę post-PRL-owców, ja chcę Polaków. To jest bardzo proste. Jak się chce, to się robi. Bardzo proste. Właśnie tego nie możemy zrobić, przedłużyć tego spotkania. Zostało na 15 minut. Tego. Proszę o krótkie, konkretne pytanie do naszego autora. Mateusz Wrybich, w jakim stopniu książka Hollywood przeciwko Polsce 1939-45 robi, tworzy jakiś oddźwięk na temat tego, co się działo w propagandzie antypolskiej w latach 39-45? Mówię o Stanach Zjednoczonych. Dziękuję. Nie robi żadnego wrażenia, nie została zauważona. I profesor Biskupski jest sam głęboko zdziwiony, co odkrył. Dla mnie bardzo ważnym, ja o innych rzeczach wiedziałem, bardzo ważnym wątkiem było zderzenie Polaków z Irlandczykami. Wszystkie inne rzeczy są wiadome, penetracja czerwonych w Hollywood i sprawy żydowskie, to już jest stare jak świat i wielokrotnie o tym się pisało. Natomiast bardzo ciekawym wątkiem jest to, że Irlandczycy zmonopolizowali pozytywny imaż grupy katolickiej, tak o siebie samych. A Polacy i Włosi byli do kitu. Albo karły i półgłupki, albo bandziory. Także to było najciekawsze. A odgłosu nie ma. Nawet na poziomie ezoterycznym. Ja nawet nie pamiętam, czy moje prace są recenzjonowane w tak zwanych prestiżowych periodykach, na przykład Slavic Review. Oczywiście plują na mnie i są ze mnie niezadowoleni, ale przynajmniej zauważają. Natomiast to była bardzo ciekawa książka i widać, jak bardzo profesor Biskupski temat opanował. Również jest to bardzo ciekawa książka z tego punktu widzenia, że Amerykanie są wielkimi melomanami. Tak jak dla kultur europejskich, no ja swojej córce czytam bajki, a większość dzieci, które znamy, ogląda te bajki. Moja córka najpierw przeczyta bajkę, zanim obejrzy. W Stanach Zjednoczonych jest film niesamowicie ważny, bo to była książka dla biednych. Od samego początku wynalazł mu kina. Jest wygodniej siąść i obejrzeć film, niż poczytać. Niestety nie ma nagłośnienia. Nie ma nagłośnienia. No naturalnie trzeba się starać. Dam przykład. Idąc za podbechtywaniem, żeby książki tłumaczyć na angielski, weterani PAWA, czyli Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, pomogło doktorowi Teofilowi Lachowiczowi przetłumaczyć i opublikować książkę o polskich weteranach w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej tam jest o armii Halera i o tych sprawach. I cisza, patrzę, polonijne rzeczy nie zrobiły recenzji. No ja nie jestem od historii Polonii.
a nie od spraw polsko-amerykańskich, powiedzmy. Widzę, że się nikt nie rusza. To jest bardzo dobra książka. I wyszła po angielsku. W końcu jednak trzeba przyznać, że dr Lachowicz najpierw wydał tutaj, a potem tam, czyli wielki wysiłek. Proszę pamiętać, że to kosztuje około 20-30 tysięcy dolarów. I to trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. To nie jest tak, że jest długa kolejka chętnych do opublikowania książek. Nie. Trzeba mieć wydawnictwo, albo przynajmniej dojścia do wydawnictwa. No to się zdenerwowałem, napisałem recenzję do tam, Journal of Slavonic and East European Studies do w Anglii. Ale dlaczego? No bo z innych powodów, jakichś tam sowieckich i innych, co pisałem o postsowiecji czy sowiecji, mam do tego dojście. Oni powiedzieli, o, jakie fajne, ciekawe. A ja się spytałem, czy chcecie, żebym coś wam recenzję napisał o tych UBK-ach i o IPN-owskich sprawach? Oni, z polskich książek mi zrobił recenzję? Ale fajnie, się ucieszyli, ale trzeba spytać. Jak to nie sprawy polsko-amerykańskie, w sensie społecznej historii Polonii, nie są moją działką. Są od tego profesorowie, którzy się zajmują. Ale oni siedzą co najwyżej we własnym getcie. I w tym momencie książki takie jak Bołka Biskupskiego funkcjonują tylko i wyłącznie w tym środowisku. I w niczym innym. Jeszcze chciałbym tak. Można? O obozę, prawda? Na ile świat nauki, mówię o historykach amerykańskich, ma wiedzę o obozach prowadzonych przez komunistów od 1945 roku do 50. Nikt pana książki nie czyta. Na razie to Niemcy wypisują i jak robią przypis do pana książki, to robią to w taki sposób, że Polacy są odpowiedzialni za te obozy. Czyli ja chciałem linia Gazety Wyborczej. Bardzo serdecznie podziękować za zaszczyt, jakim jest możliwość wysłuchania pana profesora. Zgadzam się z panem w bardzo wielu elementach. Przeprosić za fuknięcie na dzieci, ale jestem głuchy trochę i nie słyszałem. Mam pytania. Pierwsze pytanie. Ja wydaję czasopismo Rurociągi od 17 lat. I moje pytanie dotyczy tematów rosyjskiej kolonii Syberia, z której obecnie transportowane są ogromne ilości gazu i ropy naftowej przez nasze terytorium, za które Rosja nie płaci za tranzyt gazu, co najmniej 1,5 miliarda dolarów rocznie. Czy ta informacja jest upowszechniana w Stanach Zjednoczonych przez środowiska polskie? I druga pytanie, związane z Holokaustem Lodowym. Upowszechnia się zbrodnie niemieckie na Żydach, ale nie upowszechnia się informacji, że Rosjanie w Lodowym Holokaustie wymordowali 10 razy więcej ludzi. Przepraszam. Proszę się nie martwić, ja też głuchnę. Stopy se rozwaliłem, bo mnie Tomek Somer wyciągnął na gargony, także już moje ciało nie chce robić tego, co mój szanowny mózg wymyślił. To jest starzenie się. Teraz tak, numer jeden, ropa. W środowiskach zainteresowanych bezpieczeństwem narodowym Stanach Zjednoczonych jest świadomość, że Rosja kontroluje Europę głównie za pomocą energii. Polska jest jakąś częścią tej mozaiki. W tej chwili dzięki odkryciu ropy w Arktyce potencjał rosyjski się powiększył 1/3. Czy mają jeszcze więcej ropy? A to jest dopiero początek poszukiwań. Naturalnie myśli się o alternatywach, takich jak Nabucco, czy może rurociąg przez Morze Czarne. Ale Rosja jest bardzo czujna i na razie gaz i ropa rosyjskie się sprzedają. Powiem tak. W Arabii Saudyjskiej, żeby wydobyć baryłkę ropy, trzeba wydać 1 dolar. W Rosji, żeby wydobyć baryłkę ropy, 5 dolarów. 15. 5 dolarów. Nie,
Okej. No ja widziałem 5. 15 fajnie. W Kanadzie, żeby wydobyć baryłkę ropy z tak zwanych tar sands, czyli piasków roponośnych, 55. Czyli to jest na granicy opłacalności. Od dłuższego czasu staramy się pomóc Polakom w uzyskaniu bezpieczeństwa energetycznego. Tylko tutaj są dobre chęci, a nie ma wykonania. Proszę zobaczyć, czy Polska musi sobie sama pomóc w tym. Proszę zobaczyć, jaka była sprawa z Norwegią. Ludzie, którzy negocjowali z Norwegami, potem mi mówili, no myśmy mieli już wszystko przygotowane, ale to zawsze tak jest. No to trzeba było to zrobić 2 miesiące, a nie 2 lata. Jeżeli chcieliście alternatywne źródło. Potem ktoś przyszedł, mówi, a coś tam byśmy chcieli zrobić, fajny pomysł, ale się nie da, bo monopol na to ma firma Chevron, gazyfikacja węgla. A my mówimy, no jeden z naszych przyjaciół i profesorów u nas w uczelni jest w zarządzie Chevron. To można życzliwie się do niego uśmiechnąć, on na pewno pomoże. No i oczywiście żadnych wyników, jak zwykle, żadnych. Potem się mówi, rząd upadł, za mało czasu mieliśmy, to tamto, wam to i co z tego? W tym momencie wygląda, że Polacy są niepoważni, bo przedstawia się ich, przyjeżdżają, odrobią jakieś odgłosy, a potem się nie da. W niektórych miejscach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, trzeba stosować nieortodoksyjne sposoby działania. Na przykład, żeby Polska dostała preferencyjnie z pewnego miejsca na Bliskim Wschodzie ropę, to trzeba dać bakrzyś. Zwykle to robią służby specjalne. Niestety w Polsce wszystko musi przechodzić przez parlament. Czyli od razu by się rozeszło. Nie macie w Polsce, nawet w służbach specjalnych, tego, co się nazywa discretionary funds, czyli specjalny fundusz tajny. Pewnie dlatego, że komuna rozkradła. Ja nie wiem. No właśnie, no właśnie. Może mamy, tylko wydawane jest na inne cele. Nie. My byśmy wiedzieli. Po prostu, nie ma. I teraz proszę zobaczyć na Norwegię. Byli chętni, chcieli coś zrobić z Polską i cieszyli się. Również dlatego, że używali sprawy polskiej jako hak w negocjacjach z postsowietami. Dlaczego? Bo przez 40 lat Sowieci i potem postsowieci nie chcieli się zgodzić na odgraniczenie w Arktyce pogranicza norweskiego. A teraz się zgodzili. Nie dość, że się zgodzili, to jeszcze dali kontrakt Statoil na to, żeby Statoil im wszedł i swoją zachodnią technologią oraz know-how te arktyczne złoża zaczął wydobywać. Oczywiście za kilka lat zrobi się to samo, co z British Petroleum. Przejmą technologię, przejmą sprzęt i ich wyrzucą. Ale na razie proszę zapomnieć o tym, żeby Norwegowie zaczęli cokolwiek wysyłać do Polski. To okienko już się zamknęło. A 8 lat było, żeby to zrobić. I proszę zobaczyć, jaka w postkomunizmie jest paranoja i patologia. W normalnym kraju, nawet we Francji, już nie mówię o służbach specjalnych, które mają w nosie cywilów i demokrację, ale w normalnym kraju, taką jak Francja, gdzie służby specjalne mają w nosie cywilów i demokrację? Czy to są socjaliści, czy to są ci centroprawica, jest zgoda na temat bezpieczeństwa narodowego. I jedni i drudzy, jak są przyciśnięci do muru, to będą chwalić energię atomową. Nieważne, co się dzieje, bo na tym stoi Francja. I francuskie reaktory są najbezpieczniejsze na świecie. Czyli jest konsensus wśród elit. Natomiast tutaj nie ma. Dlaczego? Bo jest rozdwojenie jaźni. Jest postkomuna i są straszliwie rozbiegani ludzie drugiej strony.
czy to prawica, czy socjaliści, którzy Polsce życzą dobrze, ale się nie mogą w niczym zgodzić. Do tego jeszcze dochodzi mętlik w tej chwili, gdzie służby postsowieckie robią aktywne mieropriacje, active measures, nie wiem nawet jak to po polsku powiedzieć. Mieszają tutaj, przenieśli prawie wszystkie operacje dezinformacyjne z zachodniej Europy do Międzymorza. Estonia, potem Ukraina, trzecia Polska, a potem wszystkie inne kraje. Agenci wpływu, proszę się spytać przez swoich posłów, aby kontrwywiad Polski potwierdził następującą rzecz. Rosjanie chodzą i fotografują oraz bezczelnie się zachowują rosyjscy szpiedzy, otwarcie, łącznie z tymi, którzy są w ataszacie, żeby Polacy w kontrwywiadzie wojskowym, którzy są patriotami, ci, którzy są patriotami, byli bardzo nerwowi, a nie ma żadnej decyzji politycznej, żeby nawet to ogłosić w prasie. Ja nie wiem, czy ogłasza się w prasie, ale chodzą i się zachowują specjalnie bezczelnie, żeby jeszcze większą paranoję wprowadzić. Jeszcze bardziej to robią w Estonii, a potem w Ukrainie. A korpus pokoju amerykański jak się to wygląda? Jak fotografował parę 15 lat temu? A, żeby to było, żeby pan korpus pokoju pracował dla nas, to było fajnie. Do kogo? 15 lat. Ameryka nie jest pruską armią, proszę pani, niestety. Jest tam bizantyjska biurokracja i w ramach każdej biurokracji są koterie, kliki i grupy, które się ciągle kłócą. I jest to przysłowiowe, niekompetencja jest przysłowiowa. Proszę nie traktować Stanów Zjednoczonych jak Sowietów, gdzie była pruska armia. Imperium. Ale proszę panią, jest pączek, który się nazywa Donut w Ameryce i ma dziurę w sobie. Ja wolę tego pączka u Blinklego, który nie ma dziury. A jeden jest pączek i drugi jest pączek. Czyli nie porównujmy jabłek i pomarańczy. Chciałbym bardzo, żeby Peace Corps był związany ze służbami specjalnymi. Niestety tak nie jest. Dwa ostatnie pytania, proszę państwa. Witam, Piotr Zapadała. Chciałbym się zapytać o organizację Bejtar. Jest ona coraz bardziej znana wśród prawicowych organizacji młodzieżowych. Czy może są jakieś opracowania amerykańskie? Może pan profesor Gross coś napisał ciekawego? Dziękuję. Dziękuję. Tak. Bejtar to jest... Bejtar czy Bejtar. To są narodowi radykałowie, syjoniści, rewizjoniści. Notabene tam była jeszcze wojskówka, która była bardziej skrajna. Znaczy nie, to grupa Szterna, która jeszcze bodajże w 1935 roku w swojej gazetce w Palestynie pisała, że nie ma różnicy między grupą Szterna, syjonistów, rewizjonistów, a narodowymi secjonistami niemieckimi. No bo nie było. Oprócz antysemityzmu napisali, oprócz antysemityzmu. Bywali na szkoleniach w Niemczech. Bywali na szkoleniach głównie we Włoszech. W Niemczech to było... W Rembertowie też. Tak, tak, i w Zakopanem. Tak, 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 taka jest prawda. Znaczy, jest kilka prac na temat syjonistów, rewizjonistów, ale powiedzmy są... Jest jedna historyczna, Lenny Brenner, który napisał książkę Zionism in the Age of Dictators. To jest to napisane z pozycji lewackich, ultra-antysyjonistycznych, jakichkolwiek syjonistów, a szczególnie bejtarowców. A jest też kilka książek, Lawrence Weinbaum na przykład napisał książkę. I tutaj również w Polsce wyszła ostatnio praca na temat syjonistów, rewizjonistów, ale to już ostatnia faza. To są ci, którzy walczyli w powstaniu w getto warszawskim, Żydowski Związek Wojskowy, Irgun Zwei Laumi. No trochę jest, ale właściwie malutko. Nie ma porządnej monografii Bejtaru, czy po polsku chyba Bejtar, tak? Po hebrajsku Bejtar.
nie ma porządnej przedwojennej monografii Bejtar. Ja tylko powiem coś takiego. Czy wiecie Państwo, ile było w obozie narodowo-radykalnym polskim przed delegalizacją? Ilu członków? 10 tysięcy osób w Powiewach, u szczytu rozwoju. A ile w Bejtar? 30 tysięcy. A żydowskiej mniejszości było około 3 miliony, Polaków było około 20 milionów. Czyli jeżeli chodzi o natężenie radykalizmu, to w środowisku żydowskim było większe. Ale gdy ktoś się tutaj objawi, który by chciał zbadać Bejtar, to będzie mile zdziwiony. Na przykład w Wejszyszkach podczas targów, które komuniści usiłowali zakłócać, żydowscy komuniści, porządek utrzymywała polska policja oraz Bejtar, który bił komunistów. Raz komuniści wpadli w Wejszyszkach do synagogi i poprzewracali torę. A kto im miski sklepał? Przecież Polacy nie wiedzieli, co się działo w synagodze. Bejtar. Czy to było tolerancyjne? Jak najbardziej. Bo tylko ich pobili, a nie rozstrzelali. Także Bejtar, ogólnie rzecz biorąc, był wyrazem radykalnego nacjonalizmu części społeczności żydowskiej i szczególnie był popularny wśród inteligencji. Nosili brązowe czy brunatne mundurki jak ziemia Palestyny, niebieskie wyłogi, tutaj menorę mieli taką, niebieskie epolety i się witali rzymskim pozdrowieniem. Tak było. No, w Europie, jak się nie było komunistą czy lewakiem, to tak się wszyscy witali do 39. Wszyscy. Ja widziałem zdjęcia episkopatu Hiszpanii z rzymskim pozdrowieniem, a tam niżej księdza arcybiskupa nie było. Monarchiści się witali, faszyści, naziści, konserwatyści, wszyscy. Nacjonaliści, chrześcijańscy, wszyscy. Dlatego, że druga strona miała salut pięści. Socjaliści, liberałowie, komuniści, anarchiści pięścią. A ci, którzy tego nie lubili, rzymskim pozdrowieniem. Łącznie z ludźmi Beginu. Ostatnie pytanie, a później pan profesor będzie podpisał książkę. Jak pan profesor chce obronić Polskę przed szkalowaniem, skoro sam szkaluje liberalizm? Pan profesor nie tłumaczy liberalizmu z angielskiego na polski. To, co po angielsku nazywa się liberal, to po polsku nazywa się radykalnie komunizujący socjaldemokrata. Dziękuję. Tak, to jest bardzo cenna uwaga w tym sensie, że na początku musimy się zgodzić na definicję. A ja panu przypomnę taką książkę, Liberalizm jest grzechem, którą pod koniec XIX wieku napisał pewien Salva i Chardani, ksiądz. Liberalizm ogólnie wychodzi z założenia, że naszym punktem odniesienia powinien być moralny relatywizm, a nie wolność. Ja jestem wielkim zwolennikiem libertarianizmu rynkowego, to znaczy wolnego rynku, ale jeszcze trzeba przekopać te sprawy i w jakiś sposób się zgodzić. Na przykład Tomek Sommer, który jest związany z pismem Najwyższy Czas, mówi o sobie, że jest wolnościowcem, a to już mi się podoba. Natomiast w tej chwili słowo liberalizm w Stanach Zjednoczonych oznacza to, co pan powiedział, jeszcze więcej. Erik von Kunert-Ledin, taki monarchistyczny publicysta, dinozaur, powiedział, że liberałowie nie są wolnościowcami, dlatego że liberałowie są zainteresowani wolnością poniżej pasa. Można ad vocem? Panie profesorze, największym liberałem jest Pan Bóg, ponieważ największym aktem liberalizmu jest danie człowiekowi wolnej woli. Dziękuję. Absolutnie tak.
Ale nie wiem, czy to znaczy, że jeżeli Pan Bóg dał mi wolną wolę, to znaczy, że Pan Bóg musiał być ku temu liberałem. Ja staram się nie zrozumieć Pana Boga w ideowych, ludzkich terminach. To jest zupełnie coś innego. Notabene jestem jedynym katolikiem, którego zaproszono i że aby uczył stosunków międzynarodowych w Patrick Henry College. To jest szkoła założona przez ludzi, których przodkowie założyli Harvard. Ale ci ludzie uważają, że Harvard jest gniazdem szatana i założyli sobie fundamentalistyczną, protestancką college. Prawie wszyscy są tam libertariańscy. Friedrich von Hayek i tak dalej, i tacy inni są dla nich wielkimi autorytetami. Natomiast nie zgadzają się między sobą na temat wolnej woli. Nastąpiło w pewnym momencie nawet rozłam wśród ciała pedagogicznego i część profesury odeszła, bowiem się zaczęli kłócić o to, czy człowiek ma wolną wolę. Ja uważam, że ma, ale oni myślą, że jestem papistą, także. A ja im mówię, a ich straszę inkwizycją. A z kolei oni sobie myślą, że se żartuję, a ja sobie nie żartuję. Także ja rozumiem, co Pan mówi. Rzeczywiście fajnie by było, abyśmy mogli używać XIX-wiecznych słów symboli, które jednakowoż zmieniły swoją esencję z powodu tego, jaka treść wlana w nie była w drugiej połowie XX wieku. W Polsce usiłujemy, ja też pomagam, to wszystko odrodzić. Stąd ja rozumiem, dlaczego Pan chciałby, żeby stare, dobre, wypróbowane słowa znaczyły to, co kiedyś znaczyły. Ale jeżeli się uda, jestem bardzo szczęśliwy, ale mówimy w tym momencie o reakcyjnej kontrrewolucji, a to już profesor Bartezela, nie ja. Dziękuję. Dziękujemy za spotkanie.